Michał zbudował dla swojego psa prostokątny wybieg o długości 21 metrów i obwodzie 78 metrów. Jaka jest szerokość wybiegu zbudowanego przez Michała? Narysujmy sobie ten wybieg. Ma jakąś szerokość. Opiszemy ją sobie nazwą szerokość i ma długość 21 metrów. Ten odcinek ma 21 metrów. Ten odcinek oczywiście też ma 21 metrów, to prostokąt. Tu też jest 21 metrów. No i tutaj też jest szerokość. Wiecie, jak obliczyć obwód prostokąta? Powiedziane jest w zadaniu, że obwód wynosi 78 metrów. Ale zastanówmy się, jak przedstawić obwód, korzystając z tych informacji. Obwód to po prostu suma tych dwóch szerokości i tych dwóch długości. Czyli obwód równa się szerokość, dodać te dwie długości, dodać 21, dodać 21. Jak to wszystko dodamy, to w wyniku takiego dodawania otrzymamy długość całej trasy, którą pokonalibyśmy idąc dookoła tego prostokątnego wybiegu. Z tekstu zadania dowiadujemy się, że to wszystko razem jest równe 78 metrów, równa się 78. Możemy trochę uprościć to wyrażenie po lewej stronie znaku równości. Szerokość, dodać szerokość, 21 i 21 możemy dodać razem, to będzie 42, równa się 78. Ile musi się równać? Szerokość, dodać szerokość. Mamy w tym równaniu to coś, dodać 42. I po dodaniu 42 musi się taka suma równać 78. Jeżeli coś dodać 42 równa się 78, to coś musi się równać 78 odjąć 42. Zapiszmy to. Szerokość dodać szerokość równa się 78 odjąć 42, czyli 36. Łatwo można sprawdzić, czy nasze obliczenia się zgadzają. Jeżeli to całe równa się 36, jeżeli suma naszych dwóch szerokości jest to też równe 2 razy szerokość. Jeżeli 2 razy szerokość równa się 36, to łatwo sprawdzić, że 36 dodać 42 równa się 78. Wszystko się zgadza. No to wiemy już, że jeżeli dodamy do siebie dwie szerokości, to otrzymamy 36 metrów. I sprawdziliśmy też, że te dwie szerokości dodać 21, dodać 21 równa się 78. Jaka liczba dodana do siebie da nam w wyniku 36? Możemy to też zapisać inaczej. Liczba dodana do samej siebie to samo co 2 razy ta liczba. 2 razy szerokość równa się 36. W następnych filmach przekonacie się, że to co tu robimy to po prostu algebra. Ale na razie wystarczy, że będziemy posługiwać się tak zwanym zdrowym rozsądkiem i logiką życia codziennego. No to jeżeli wiemy, że 2 razy jakaś wartość równa się 36, to ile powinna wynosić ta wartość? 2 razy ile równa się 36? 2 razy 18 równa się 36. Szerokość równa się 18. Możecie spytać, skąd wiem, że akurat 18 pomnożone razy 2 równa się 36? Można to wydedukować na parę różnych sposobów. Jeden ze sposobów jest taki, że jeżeli 2 razy szerokość równa się 36, to szerokość musi się równać 36 podzielone na 2. Jak podzielimy, to otrzymamy 18. Później, jak nauczymy się trochę więcej algebry i poznamy więcej szczegółów, takie obliczenia będą jeszcze bardziej oczywiste. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że do tych obliczeń wystarczy to, co wiemy o obwodzie.